Drodzy widzowie, witajcie na kanale Strefa Wojska. Czas na wojskowe newsy. Dzisiaj powiem wam o medialnych informacjach, z których wynika, że Armenia ma być zainteresowana pozyskaniem czołgów K2. Będzie też o wypowiedzi premiera Słowacji, który wprost przyznał, że za jego rządów nie zgodzi się na członkostwo Ukrainy w NATO. Powrócę także do afery wokół amunicji artyleryjskiej. Temat ponownie grzeją media. Ale najpierw wyniki ankiety. Pytanie wzięło się z powodu wypowiedzi generała Wysława Kukuły, który, wypowiadając się do studentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, stwierdził, że jesteśmy pokoleniem, które czeka wojna i obrona ojczyzny. Oddaliście ponad 1000 głosów, za co bardzo dziękuję. Wyniki są dość obiecujące: 33% jest gotowe bronić Polski z marszu, 36% chce być wcześniej dobrze wyposażona i przeszkolona, co doskonale rozumiem. 9% chce, ale z różnych przyczyn nie może bronić Polski, tylko 12% deklaruje, że bronić nie będzie, a 9% nie wie, co zrobi. Wielkie dzięki za wzięcie udziału w badaniu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o rezultatach, a mnie one po prostu cieszą. A teraz, przejdźmy zatem do newsów. Litwa. Na kolejnych zakupach. Nasz północno wschodni sąsiad to jeden z tych krajów, który po agresji Rosji na Ukrainę bardzo mocno postawił na zbrojenia. Jednym z priorytetów modernizacji tamtejszego wojska to obrona powietrzna i to widać w najnowszych umowach zakupowych. Litwini zakupią kolejne zestawy obrony powietrznej krótkiego zasięgu od szwedzkiego saba za ponad 400 milionów złotych. Będą one zamontowane na pojazdach JLTV. W ramach jednego takiego systemu wchodzi mobilny radar Giraffe 1X3D oraz przede wszystkim pociski RBS 70NG. Mogą one eliminować cele na dystansie do 8 km i na pułapie do 5 km. Za ich pomocą można również zestrzelić np. śmigłowce, ale także eliminować cele naziemne. To już druga umowa tego typu. Dostawy mają się odbyć w latach 2026-2029. Natomiast w ostatnich dniach zakupiono nie tylko obronę powietrzną od Szwedów. Litwa kupiła bowiem kolejne baterie systemu NASAMS-2. W ramach jednej takiej baterii mamy 6 wyrzutni wraz z pojazdami towarzyszącymi, jak np. radarem AN MPQ-64F1 Improved Sentinel. Jedna wyrzutnia posiada 6 pocisków. Radar jest w stanie wykrywać cele na dystansie do około 120 km, a efektory, a więc pociski AMRAM w wersji ER, mogą eliminować je na dystansie do 50 km. Całość kontraktu wyniosła ponad 234 miliony euro. W jego ramach ma zostać także zmodernizowany zestaw zakupiony w 2017 roku. Czy czołgi K2 trafią do Armenii? Południowo-koreańska prasa przynosi ciekawe informacje. Ostatnio w Korei Południowej gościł minister obrony narodowej Armenii i miał on dyskutować w sprawie zakupu przez ten kraj czołgów K2. Dlaczego Armenia może być zainteresowana tym pojazdem? Z pewnością to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji tego typu na świecie. Pamiętajmy też, że mamy do czynienia z krajem górzystym i stosunkowo niska waga około 55 ton K2 ma znaczenie. Poza tym ten czołg posiada hydropneumatyczne zawieszenie, które dostosowuje pojazd do jazdy po danym terenie. Możemy obniżać, podwyższać czy przechylać konstrukcję. Na razie Armenia posiada głównie sprzęt produkcji sowieckiej i rosyjskiej. W kwestii czołgów są to przede wszystkim T-72. Natomiast ten kraj po walkach z Azerbejdżanem i zostawieniu jej przez głównego sojusznika czyli Rosję prowadzi konsekwentną politykę desowietyzacji i derosyfikacji swojego wojska, a zatem potencjalny zakup czołgów K2 nie dziwi, a niestety Armenia musi inwestować znaczne środki w swoje wojsko, bo kolejny konflikt z Azerbejdżanem ciągle jest możliwy. Innym odbiorcą tej konstrukcji może być Rumunia, która niedawno testowała ją na swoim terytorium. Według niektórych źródeł potencjalna umowa może dotyczyć nawet 300 czołgów, które obok Abramsów stanowiłyby trzon sił pancernych tego kraju. Rumunii kupują tureckie pojazdy. Skoro pojawił się już wątek tego kraju, no to kontynuujmy informacje na jego temat, mianowicie Rumunii wybrali nowe, lekko pancerzone pojazdy dla swojego wojska. Dostawcą tego typu uzbrojenia będzie turecki otokar. Chodzi dokładnie o pojazdy Cobra 2, które występują w różnych wersjach. Mogą być uzbrojone np. w karabiny maszynowe czy pociski przeciwpancerne. Cobra 2 może także pełnić rolę transportowca, przewożąc do 7 żołnierzy. Zasięg operacyjny tej konstrukcji to około 700 km, a na utwardzonym terenie porusza się z prędkością do około 110 km na godzinę. Rumunia ma kupić ponad 1000 pojazdów z czego 278 ma zostać zmontowane w kraju producenta, reszta, a więc ponad 800, już na terenie kraju kupującego. Cena kontraktu to około 930 milionów dolarów. Szczegółowy harmonogram dostaw ma być ustalony w toku negocjacji. Zatem Turcja zgarnia kolejny spory kontrakt dla produkowanych przez siebie konstrukcji od kraju NATO. W zeszłym roku Estonia kupiła od Turków za około 200 milionów euro łącznie ponad 200 kołowych transporterów opancerzonych Arma 6x6 oraz wielozadaniowych pojazdów opancerzonych NMS 4x4. Brytyjczycy z kolejnym zwodowanym okrętem atomowym. Kiedy u nas program Orca stoi w zasadzie w miejscu, kolejne kraje budują bądź rozbudowują swoje floty okrętów podwodnych. W tym odcinku powiem wam o Wielkiej Brytanii, która zwodowała kolejny okręt typu Astiot HMS Agamemnon. Ma on wejść do służby pod koniec tego roku, a koszt jego budowy wyniósł około 1,5 miliarda funtów. Docelowo takich jednostek Wielka Brytania ma posiadać 7 egzemplarzy. Trzeba przyznać, że są to naprawdę potężne, wielozdaniowe jednostki. Mają ponad 97 metrów długości i wypierają pod wodą prawie 8 tysięcy ton. Posiadają napęd jądrowy, a w ramach swojego uzbrojenia mogą używać m.in. pocisków manewrujących Tomahawk, za pomocą których można atakować cele naziemne. Ochotnik Zestrzelony Sporo się wydarzyło na ukraińskim niebie. Rosjanie bowiem w strefie działań bojowych używali swojego nowego, ciężkiego drona bojowego S-70 ochotnik, czyli myśliwy. Towarzyszył mu SU-57, który jest zdolny do jego kontrolowania. Ochotnik bowiem działa jak jego tzw. lojalny skrzydłowy który może wykonywać część zadań tych najbardziej niebezpiecznych. Problem polega na tym, że wspomniany SU-57 prawdopodobnie stracił możliwość jego kontroli. Władze nad Ochotnikiem mogli przyjąć Ukraińcy i chcieli go sprowadzić do siebie. Aczkolwiek pamiętajcie, że to tylko jedna z teorii. Równie dobrze mogło dojść do awarii i nikt nie kontrolował Ochotnika. W każdym razie S-70 zaczął uciekać, widać to zresztą świetnie na udostępnionym nagraniu. W związku z niemożliwością odzyskania drona, prawdopodobnie została podjęta decyzja o jego neutralizacji. Su-57 odpalił rakietę, która dosięgła ochotnika i bum, bezzałogowiec zmienił kurs na kontakt z ziemią. Szczątki spadły na terytorium kontrolowane przez Ukraińców i na pewno to, co udało się uratować, zostanie dobrze przebadane przez NATO. Jest to z pewnością spora strata dla Rosjan, ponieważ takich dronów mają prawdopodobnie tylko kilka sztuk. Są one wykonane w układzie latającego skrzydła, czyli podobnie jak na przykład B2 Spirit. Ich napęd to pojedynczy silnik Saturn AEU-41F1, czyli ten sam co w Su-57. Prawie 3 tony uzbrojenia transportowane jest w wewnętrznych komorach uzbrojenia, a zasięg operacyjny oceniany jest na około 6000 km. Prędkość maksymalna z kolei to około 1400 km na godzinę. Jednym z jego głównych założeń konstrukcyjnych jest możliwość mięsnymi użycia rakiet hipersonicznych Kinzhal, które do tej pory są używane ze zmodyfikowanymi migami 31K. Ukraina z dostawami F-16 od Holandii i z banem od Słowacji. Najpierw zaczniemy od czegoś pozytywnego. Mianowicie oficjalnie potwierdzono, że nasz wschodni sąsiad otrzymał pierwszą partię samolotów F-16 od Holandii. Nie wiemy, ile dokładnie sztuk trafiło na Ukrainę aczkolwiek pełna liczba obiecanych amerykańskich sokołów od tego kraju to 24 egzemplarze. Do końca roku ma nastąpić jeszcze jedna dostawa. Do tej pory Ukraina posiadała około 6 sztuk, zatem możemy optymistycznie założyć, że w 16 jest już tam kilkanaście jednostek. Niestety do tej pory jedna maszyna została utracona wraz z pilotem podczas jednego z rosyjskich ataków rakietowych na ten kraj. Do końca roku siły powierzchni Ukrainy mają się wzbogacić jeszcze o 6 Miraż 2000. Dodatkowo negocjowane jest nabycie szwedzkich Grypenów, oraz Eurofighterów. Natomiast niespecjalnie dobre informacje dotarły do Ukraińców ze Słowacji. Obecnie urzędujący premier, a więc Robert Fico, wprost powiedział, że dopóki jest premierem, dopóty nie zgodzi się na członkostwo Ukrainy w NATO. Jak wiemy, do tego jest niezbędna zgoda wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlaczego pan Fico jest przeciwny? Według niego może to spowodować wręcz wybuch III wojny światowej, niezależnie od modelu, w jakim Ukraina miałaby wstąpić do NATO. Mówi się bowiem coraz częściej, że z naszym wschodnim sąsiadem można zrobić jak z Niemcami po II wojnie światowej. Przyjmie się tylko część kraju, nad którym rząd w Kijowie ma realną kontrolę. Reszta zostanie de facto utracona, choć prawnie nie nastąpi zrzeczenia się terytorium. Możemy mieć więc dwa państwa, tak jak kiedyś istniały Niemcy Zachodnie i NRD. Choć nie można wykluczyć, że Rosja całkowicie anektuje zagrabione terytorium i nie będzie tworzyć żadnego marionetkowego państwa. Natomiast wiecie, jak jest z politykami. Dzisiaj piastują daną funkcję, a jutro już nie. Poza tym, tego typu kwestie to jest często targ polityczny. Na Szwecję w NATO długo nie chciały się zgodzić Węgry i Turcja. A jak wiemy, ostatecznie i NATO znalazło się rozwiązanie. Zobaczymy, jak będzie z Ukrainą. Kolejne chałbice na wschód a ich producent protestuje w Brazylii. Pozostajemy jeszcze na chwilę na wschodzie. Ukraina zyskała kolejne haubice kołowe Caesar. Poinformowano o zakupie 12 sztuk tego uzbrojenia. Akurat te egzemplarze Ukraina ma pozyskać ze środków własnych. Dostawa ma nastąpić bardzo szybko, bo już do końca tego roku. Natomiast kolejne kraje deklarują wsparcie ich zakupu. Taką informację przekazała Belgia, która chce sfinansować nabycie trzech takich dział. Natomiast jego producent, a więc KNDS France, postanowił zawalczyć jeszcze raz na froncie brazylijskim. Jak dobrze pamiętacie, rywalizował tam o kontrakt dla tamtejszego wojska. Ostatecznie uległ on konstrukcji Elbit Systems, a więc Atmos 2000. Mimo wszystko, dalej się nie poddają i odwołali się do sądu. Według KNDS, propozycja od Elbit Systems miała szereg nieprawidłowości. Na przykład nie spełniała wymogów przetargu, bo nie była produkowana seryjnie. To znaczy niby jest, ale w związku z wymogami brazylijskiego wojska trzeba na nią nanieść tyle poprawek, że w zasadzie takiego modelu nie ma. W każdym razie wątpliwości rozstrzygnie sąd. Natomiast nie ma wątpliwości, że szansa jest, choćby na tle politycznym. Część tamtejszej sceny politycznej nie podoba się bowiem postępowanie kraju, z którego pochodzi Elbit Systems. Oczywiście wiecie jaki kraj mam na myśli. W związku z tym pojawiają się głosy, aby wycofać się z tej umowy i wybrać innego dostawcę. Co się ostatecznie wydarzy? Nie wiem, ale podejrzewam, że was o tym poinformuje. Kolejna afera z amunicją artyleryjską w tle u nas jak zwykle kłócimy się, inwestycje stoją. A wojsko dalej nie ma niezbędnej amunicji. A według generała Skrzypczaka na Cito powinniśmy mieć w magazynach aż 3 miliony sztuk amunicji kalibru 155 mm sprawę, która dotyka tym razem portal WPPL to tak naprawdę kolejna odnoga wątku dotyczącego powołania narodowej rezerwy amunicji. Ten temat poruszam w jednym z odcinków wojskowych newsów, więc tam was odsyłam, aby tu nie przedłużać. W każdym razie obecna burza rozpętała się wokół decyzji agencji uzbrojenia. Mianowicie, 14 marca zeszłego roku rozesłała ona zaproszenie do negocjacji w sprawie pozyskania m.in. amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Ile dokładnie? Nie wiadomo, ale możemy założyć, że zamówienie mogło opiewać nawet na setki tysięcy sztuk. Tempo dostaw miało być ekspresowe. Pierwsza z trzech przewidywanych partii miała trafić do naszego wojska już do końca września zeszłego roku. Mimo takich rygorystycznych terminów, aż 12 podmiotów miało wyrazić zainteresowanie. Po dwóch tygodniach Agencja Uzbrojenia anulowała jednak potencjalny zakup, bo nie leżał w interesie sił zbrojnych RP. Takie miało być oficjalne uzasadnienie. Niewykluczone zatem, że postawiono na produkcję amunicji siłami polskich firm, a jak wiemy na razie nic z tego nie wyszło. Mon po tekście WPPL podjął decyzję o pilnej kontroli, która ma wyjaśnić, czy podjęcie decyzji o anulowaniu zakupu była zasadna. Tymczasem amunicji jak nie było, tak nie ma. Osobiście dodam, że irytuje mnie nieudolność naszego państwa, tudzież gra interesów, która osłabia nasz kraj. Jedyna chyba nadzieja w prywatnych firmach, jak na przykład w grupie niewiadów, która zapowiedziała kilka tygodni temu wzrost zdolności. I uruchomienie produkcji amunicji kalibru 155 mm w ciągu dwóch lat. AWB Electronics, która miała być jedną z firm odpowiedzialnych za budowę amunicji, w ramach Narodowej Rezerwy Amunicji, robi teraz interesy z Koreańczykami. I jak wiecie, z nimi ma produkować amunicję do polskich homarówka. Widać, z nimi szybciej była w stanie się dogadać niż z polskimi politykami. Kolejne dostawy uzbrojenia do naszego kraju. No i na koniec informacja o wzmocnieniu naszych sił zbrojnych poprzez dostawy sprzętu z Korei Południowej. Tym razem to 12 k 9 oraz 4 moduły ogniowe do wyrzutni homarka. Jeśli to wszystko zliczymy, to wychodzi, że posiadamy już 108 haubic tego typu, a także 46 homarówka. Aczkolwiek tu bardziej chodzi o liczbę modułów. Pamiętajcie, że trzeba je jeszcze zintegrować choćby z podwoziami, które dostarcza polski Jelcz. W naszym przypadku tego procesu dokonuje huta Stalowa Wola. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Dzięki za poświęcony czas. Zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie podyskutujemy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się, miłego wtorku i do następnego odcinka. Hej!